Listopad to miesiąc, w którym organizowane są rozmaite imprezy patriotyczne. Od obchodów kościelnych po przeglądy muzyczne. O wszystkich powiemy w bloku ogłoszeń. Mieszkańcy Wąbrzeźna mogą korzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych krwi na wykrycie zakażeń WZW, B i C. Program realizowany będzie do końca tego roku. Rejestracja oraz pobieranie krwi w punkcie badań Vitalabo w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności. Już niebawem czytelnicy Wąbrzeskiej Biblioteki będą mogli wypożyczyć nowości wydawnicze. Miejska i Powiatowa Biblioteka w Wąbrzeźnie swoje zbiory poszerzy dzięki otrzymanej dotacji ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 20 stycznia obchodzić będziemy setną rocznicę powrotu Wąbrzeźna do Polski. To wielkie wydarzenie zasługuje na godną oprawę, dlatego wąbrzeskie placówki kulturalne oraz stowarzyszenia historyczne apelują o dzielenie się prywatnymi zbiorami pochodzącymi z tego okresu naszej historii. Poszukiwane są również zdjęcia Ireny Szczepańskiej oraz jej córki Haliny Czepickiej. Od 31 października w WDK można oglądać wystawę w technice batiku pracowni Mamut z Przasnysza. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną różnorodne prace, wśród których znajdą się portrety sławnych muzyków oraz kompozytorów. 31 października odbędzie się Noc Świętych. Zacznie się różańcem o godzinie 18 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Do końca listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Frydek pod nazwą Wąbrzeźno na starej fotografii. Od 4 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obowiązywać będzie nowy czas pracy. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 4 listopada o godzinie 18 zapraszamy dzieci, które ukończyły 5 lat, na warsztaty plastyczne organizowane przez Wąbrzeski Dom Kultury. Koszt zajęć 20 zł, liczba miejsc ograniczona. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie zaprasza przedsiębiorców na szkolenie dotyczące najważniejszych zmian podatkowych. Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godzinie 13 w siedzibie Urzędu Skarbowego. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Ruszył nabór prac w konkursie fotograficznym Mój czworonożny przyjaciel. Zdjęcia należy dostarczyć do 8 listopada do WDK. 9 listopada o godzinie 17 odbędzie się galowy koncert z udziałem solistów Polskiej Opery Kameralnej z okazji Święta Niepodległości. Bilety do odbioru w dziale animacji i kultury WDK. 11 listopada odbędzie się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rozpocznie się o godzinie 13 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 12 listopada Wąbrzeski Dom Kultury organizuje przegląd piosenki i pieśni patriotycznej. Zgłoszenia można składać do 31 października. Biblioteka zaprasza do udziału w 16. edycji powiatowego konkursu literackiego dla osób niepełnosprawnych pod nazwą Wyprawy Literackie. Jak zwykle proponowane są dwa rodzaje konkursów – literacki o złoty kałamarz oraz recytatorsko-teatralny o złotą maskę. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada o godzinie 11 w siedzibie biblioteki. Szczegółowe informacje na stronie organizatora. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie pod tytułem Portret Świętego Mikołaja. Prace w dowolnej technice należy dostarczyć do 22 listopada. Natomiast do 25 listopada można zgłaszać prace plastyczne w konkursie na bożonarodzeniową kartkę świąteczną. 24 listopada o godzinie 18 na scenie WDK ponownie wystąpi znany już wąbrzeskiej publiczności Andrzej Kubacki. Można już kupować bilety na to wydarzenie.
serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy andrzejkowej w Wąbrzeskim Domu Kultury. Impreza odbędzie się 30 listopada od godziny 20. Oprawę muzyczną zapewni zespół Krystek Band. Aby przybliżyć tradycje andrzejkowe młodszym mieszkańcom, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na andrzejkowe animki. W programie wiele ciekawych modułów. Zabawa odbędzie się 28 listopada o godzinie 17. Wstęp 20 zł. Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń na stronie WDK, Urzędu Miasta oraz portalach społecznościowych. Chcąc być na bieżąco z organizowanymi w mieście wydarzeniami, zachęcam do korzystania z kalendarza imprez zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta.